Szymon Janicki, witam Was bardzo serdecznie. Dzbany drogowe, wiem, że czekacie na ten materiał co tydzień. Wiem także, że wykorzystujecie te filmy i komentarze naszych ekspertów w szkoleniu kierowców w swoich OSK. Bardzo serdecznie witam w studio, Marek Rupental. Dzień dobry, witam ekspert serdecznie. Ekspert e-kierowcy. Zaczynamy. Pierwszy dzban. Może to będzie edukacyjna wiadomość dla wszystkich, którzy uważają słowo drifter za komplement. Otóż w londyńskim slangu drifter to kloszard, nieudacznik, palant, włóczęga. No i obserwując wyczyny kierowcy z BMW, trudno nie zgodzić się z rozumieniem słowa rodem ze stolicy Wielkiej Brytanii. W każdym razie policja ustaliła już dane kierującego pojazdem. Nie mówimy kierowcy, bo okazało się, że nie posiadał uprawnień do kierowania. Sprawa oczywiście trafi do sądu. Marku, zgadzasz się z tym brytyjskim, londyńskim określeniem słowa drifter, z tym znaczeniem? To znaczy, u nas przyjęło się słowo drifting i rzeczywiście są to ludzie, którzy pasjonują się motoryzacją. Ja tu absolutnie negatywnie podchodzę do zachowania akurat tego kierującego pojazdem, który w miejscu publicznym, na drodze publicznej urządził sobie zabawę. Z drugiej strony jestem trochę wyrozumiały, ale tylko troszeczkę. Cały czas negatywnie go oceniam, bo w naszym kraju brakuje miejsc, gdzie tak naprawdę można by było skorzystać z tego pojazdu zupełnie inaczej, niż odbywa się to w ruchu drogowym. Tak na drodze publicznej, w normalnych warunkach. Nie ma niestety takich miejsc. Mamy coś około 10 ośrodków doskonalenia techniki jazdy i to jest wszystko, co w naszym kraju jest. Natomiast brakuje właśnie takich płaszczyzn. Weźmy nawet nasze miasto Szczecin. Mamy jakieś tam zaplecza, mamy takie obszary, gdzie można by było cokolwiek zrobić, ale raz, że ciężko jest zawalczyć o taki obszar, a dwa, nawet gdyby się udało, to zawsze gdzieś tam będą budynki mieszkalne w pobliżu i ktoś będzie miał pretensje. No ale trzeba po prostu szukać sobie miejsc wyłączonych z ruchu drogowego, takich miejsc, gdzie można to zrobić w sposób bezpieczny, a nie tak karygodny, jak uczynił to ten młody człowiek, bo z tego co pamiętam, policja podała, że to był 27-latek, więc powinien już rozważnie podchodzić do życia, a jednak gdzieś tam zabrakło tej wyobraźni i pojawiła się taka głupawka. Wydaje mi się, że w tym przypadku warto z kolei podkreślić bardzo odpowiedzialne zachowanie pozostałych kierowców, którzy po prostu czekali, nie wjeżdżali na rondo, jak gdyby nie powodując jeszcze większego zagrożenia. Tak, tak, to prawda. No ale myślę, że każdy by się tak zachował, widząc tak nieodpowiedzialne zachowanie, bo to znaczy, że coś jednak w tym mózgu nie do końca zafunkcjonowało, żeby odważyć się na taki czyn. Na drodze publicznej, gdzie może pojawić się dziecko, dziecko, które tak naprawdę nie do końca ma jakieś te hamulce, potrafi przewidzieć pewne zagrożenia. Dzieciak mógłby w tym momencie wyjść na jezdnię. On porusza się po rondzie, czyli cały czas po obwiedni tego ronda. Pojazd jest skręcony. On nie widzi pieszych, którzy w tym momencie pojawiliby się gdzieś wokół niego. Kierujący pojazdami, owszem, fajnie się zachowali, widzieli to z daleka i byli pełni rozsądku. A tutaj u tego kierowcy niestety. Pamiętajmy o brytyjskim, londyńskim znaczeniu słowa drifter. Myślę, że idealnie pasuje do tych, którzy właśnie w taki sposób zachowują się na drogach publicznych. Nową funkcję zieleni na rondach odkryto w Łukowie. Bujna roślinność amortyzowała impet Volkswagena Golfa, którym na środek ronda, no nie wiem, wjechał, wpadł, spadł kierowca po wcześniejszym uderzeniu w krawężnik i zniszczeniu znaku drogowego. Komentarze na rondzie prosto, najważniejszy SMS w życiu, zbyt wysoka prędkość na wejściu. No to właśnie diagnoza powodów zdarzenia według komentujących film na YouTube. Jak ty to skomentujesz? Ja nie wiem, według mnie ten kierowca chyba zasłab, albo był pod działaniem środków działających podobnie do alkoholu, albo pod samym alkoholem. To jest niemożliwe, żeby jadąc prawym pasem tak bezkarnie zacząć go zmieniać na lewy, nie opamiętać się, uderzyć w znak drogowy, wjechać na środek ronda. No rzeczywiście ta zieleń go zatrzymała, wyhamowała. Myślę, że on też podjął w tym czasie hamowanie. Ale zbliżając się do ronda,
No, zawsze wytracamy tą prędkość, bo poruszanie się po obwiedni ronda wymaga tego od nas. Nie będziemy tam pędzić z nie wiadomo jak dużą prędkością, tym bardziej, że widać, iż to rondo nie było wcale duże. To było małe rondo. Więc krzywizna tego ronda wymusza jeszcze mniejszą prędkość. Tu nie wiem, nie znam tego przypadku. Ty zawsze chowasz te dzbany przede mną, więc nie wiem, nawet czasu się... Zależy mi na twojej reakcji, rzeczywiście bardzo, bardzo naturalnej. Nic nie wiemy o jakimkolwiek problemie zdrowotnym, ponieważ to oczywiście w pełni uzasadniało, usprawiedliwiałoby to, co się wydarzyło. To mnie chyba najbardziej przemawia SMS. SMS. Tak, jak powiedziałeś, to ja też tak sobie skojarzyłem, że musi to być któraś z tych przyczyn, o których ja powiedziałem ewentualnie, rzeczywiście jakiś ważny SMS, człowiek odciąga wzrok od ulicy i beztrosko pojazd sunie do przodu. Jest też chyba tak, że sporo mamy takich filmów ostatnio o tym zachowaniu na niewielkich rondach, tak jak wspomniałeś. Czy to powinno dawać do myślenia architektom, planistom infrastruktury, że sporo tego typu zdarzeń ma miejsce? Znaczy, ja jestem zwolennikiem rond. One świetnie upłynniają ruch. Tym bardziej, że w naszym kraju już jest zarejestrowanych ponad 34 miliony pojazdów. One muszą się poruszać. Jeżeli pozostawimy skrzyżowania stare, klasyczne, miasta będą zakorkowane. Ronda są po prostu potrzebne. Ale potrzebne jest też uregulowanie zasad poruszania się po tych rondach. Mi cały czas brakuje trzech, może czterech artykułów, które sam byłbym w stanie sklecić po to, żeby pokazać, jak poruszać się po tych rondach. Omów je szybko. Mamy dzisiaj ronda różnego rodzaju. Mamy ronda takie klasyczne, cztery wloty, czyli można powiedzieć, że krzyż, na środku którego znajduje się ta obwiednia ronda. Ale mamy ronda, do których prowadzą dwa pasy, a na rondach już mamy trzy pasy. Który pas mamy zająć? Mamy ronda z sygnalizacją świetlną, mamy ronda półturbinowe, mamy ronda turbinowe, mamy ronda, które są oznaczone znakiem A7, czyli ten, który porusza się po obwiedni ronda, ma pierwszeństwo przed wjeżdżającym, ale są też ronda, gdzie mamy tylko znak C12. Więc nie ma znaku ustąp pierwszeństwa, to znaczy, że obowiązuje zasada prawej ręki. W tym momencie wjeżdżający na to rondo ma pierwszeństwo. No tych dwóch ostatnich kwestii akurat nie trzeba regulować, tylko trzeba by ludziom przypomnieć o tym, że w ten sposób to funkcjonuje. Ale te wszystkie pozostałe, które wcześniej wymieniłem, należałoby rzeczywiście sprecyzować w przepisach prawa. Bo kiedyś otrzymałem taką informację już wiele lat temu z Departamentu Transportu Ministerstwa, że rondo to jest normalne skrzyżowanie. To nie jest normalne skrzyżowanie. Absolutnie. Ronda, jak najbardziej, nasz ekspert twierdzi, że usprawniają ruch tak ogromnej ilości pojazdów, jaką mamy w kraju, ale ronda uregulowane prawnie i ronda, co do których zasad poruszania się kierowcy absolutnie się stosują i wiedzą, w jaki sposób się po nich poruszać. Pijana rowerzystka jadąca zygzakiem na placu Szembeka w Warszawie. Na szczęście po kolizji, do której tutaj doszło, kontuzją była tylko zdarta skóra z kolana. Natomiast dla kierowcy, pamiętajmy o tym, jedynym sposobem na odzyskanie kosztów naprawy uszkodzonej maski i błotnika jest w tym przypadku pozew cywilny. Marku, coraz więcej filmów prezentujemy w cyklu Dzban drogowy z udziałem rowerzystów. Rowerzyści chyba otrzymali albo źle zinterpretowali wprowadzone niedawno przepisy dotyczące ich bezpieczeństwa i rozumieją to jako po prostu jesteśmy bezkarni. Od czasu do czasu powstaje też jakaś partia, która wnioskuje, że jeżeli dopchają się do Sejmu, będą wnioskować o to, że rowerzysta, powiedzmy tam, jeżeli będzie miał do 0,5 promila, czy tam do 0,8, to może spokojnie korzystać sobie z drogi, jadąc rowerem. Ta rowerzystka mogła mieć w granicach 1 promila i widzieliśmy, jakie było jej zachowanie. Ja tylko zastanawiam się, dlaczego kierujący tym pojazdem, który był wyposażony w kamerkę i nagrywał to wszystko, dlaczego on tak się mocno zbliżał do niej, widząc, że tak naprawdę ona, no jedna szerokość jezdni jej brakuje, zaczyna wjeżdżać na inne pasy. No i w końcu potrącił ją, tak?
nieodpowiedzialne do końca zachowanie również tego kierującego pojazdem. Ale sam fakt, że w naszym kraju leży kompletnie edukacja komunikacyjna, my nie kształcimy młodzieży. Kartę rowerową można uzyskać, jeżeli ukończymy 10 rok życia. Wydają ją dzisiaj dyrektorzy szkół. Kto w tej szkole ma prowadzić zajęcia z tymi dziećmi, skoro przedmiot edukacja komunikacyjna totalnie leży, jest prowadzony w ramach zajęć z prawidłowego żywienia, z ochrony środowiska, z muzyki, czy też jakaś plastyka, która nie wiem jak się teraz nazywa w szkole. Najczęściej jest to wychowawczyni klasy, która woli w tym czasie zebrać składki przynależne, rozliczyć dzieci z frekwencji w szkole, rozliczyć tych, którzy mają słabe oceny. A wychowanie komunikacyjne cały czas leży, kuleje. Kończymy 18 lat, 18 rok życia, możemy bezkarnie, bez żadnych uprawnień poruszać się po drogach. Ja myślę, że jednym z problemów jest również to, że my traktujemy w Polsce rower jako pojazd wyłącznie o charakterze rekreacyjnym, fitnessowym dla dbania o formy, a bardzo rzadko podkreślamy to, iż jest to pojazd, który po prostu i nas jako rowerzystów obowiązują wszystkie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Miejscowość Pogórza Kosakowa koło Gdyni, zjazd na stację paliw. Podczas zjazdu dochodzi do dziwnego zdarzenia. Autor nagrania przepuszcza pieszego, no i nagle pojawia się on. Okazuje się, że klakson zadziałał jak płachta na byka, kierowca wyskakuje z auta, a gdy autor nagrania odjeżdża, szaleniec zajeżdża drogę, próbuje doprowadzić do kolizji. Sprawa zostaje zgłoszona na policję, po identyfikacji sprawcy oczekuje na rozpoznanie w sądzie. Marku, coraz więcej mamy nagrań, coraz więcej mamy przypadków po prostu furii drogowej. Ulegania skrajnie negatywnym emocjom przez kierowców. Pojawia się agresja, tak, to fakt. Ta agresja jest spowodowana ogromem niewiedzy. Ludzie nie znają przepisów, interpretują je tak, jak im podpowiada ich instynkt i wydaje im się, że to tak właśnie powinno być. Nawet jeżeli ktoś zgodnie z prawem się zachowuje, a jego zdanie jest inne, jest większy, silniejszy, będzie dochodził tego właśnie przemocą i agresją. I niestety pamiętam sprzed wielu lat taką akcję, którą wymyślił przewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportowych. Nazwał tą akcję syndromem Mad Maxa, czyli takiego wściekłego kierowcy. Ta akcja była prowadzona przez wiele lat, umarła. Myślę, że należałoby wrócić właśnie do takiej akcji. I osoby takie agresywne powinny mieć z urzędu zatrzymywane prawa jazdy i kierowane na badania już nie tylko lekarskie, tylko również psychiatryczne i psychologiczne. Czy on aby na pewno nadaje się do tego, żeby mógł korzystać z przywileju posiadania prawa jazdy, bo jest to potencjalny sprawca przyszłego wypadku. Agresja zawsze budzi agresję i zdecydowanie opowiadamy się za tym, żeby właśnie tego typu osoby eliminować po prostu z dróg poprzez odbieranie im prawa jazdy oraz skierowanie ich, tak jak Marek Rupental powiedział, na badania psychologiczne lub psychiatryczne. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja również dziękuję. Marek Rupental, ekspert e-kierowcy.